Ty z Małgośką byliście kiedyś małżeństwem. Tak. Po rozwodzie możecie dalej ze sobą współpracować. Tak, myślę, że wiele osób to za, zastanawia. No ja już na pewno jako operator, że, że potrafię sobie wielu rzeczy bardzo odmówić, Znaczy, no, którym się wydają na przykład tu zbyt efekciarskie, tu takie, no przecież najpiękniejszy krajobraz to jest ludzka twarz. Spotkania z tymi ludźmi jakoś podważyły twoje własne myślenie na temat płci? Jak Ja bym się czuł, nie będąc mógł być sobą. Rozmowy o kinie na kanapie knapa w multikinie. Rzadko taka sytuacja na kanapie knapa w multikinie, bo jest z nami autor zdjęć, operator. Nie wiem czy wolisz nazywać się operatorem czy autorem zdjęć, czy ma to dla ciebie jakieś znaczenie? Chyba nie. Wiem. Michał Englert, który w tym razem występuje również w roli reżysera, i to jest bardzo ciekawe, bo ty współpracujesz już od lat z Małgorzatą Szumowską właśnie jako autor zdjęć. Od Infinite Storm jesteś również współreżyserem. Mhm. I to jest też już dla mnie bardzo ciekawe, jak doszło do tego, że no jednak jesteś na napisach Końcowych także jako reżyser. A spotykamy się w ogóle z okazji premiery filmu Kobieta Z. Film wchodzi do kin 4 Kwiecie. kwietnia, tak? Co się zmieniło? No, tak naprawdę, jak, jak, jak my z Małgośką na to patrzymy, trochę na tą naszą filmową relację, to nie zmieniło się zbyt wiele. No być może być może ten mój wkład się tak rzeczywiście rozrastał na przestrzeni tych lat. Bo, bo, bo pamiętam, że już właściwie, znaczy, zawsze wymy, wymyślaliśmy, no, zresztą chyba. Taka jest też cecha takiej dobrej, dobrej szkoły europejskiej, że, że te duety, a często duety, które na przykład wychodzą wspólnie ze szkoły filmowej, właśnie reżysersko-operatorskie, no potrafią, potrafią przez, przez lata jakby rozwijać tą, tą współpracę i. i i to jakby rosnące z latami zaufanie, też doświadczenie, no i jeśli to jest coś też kreatywnego, co co jakby przeciwdziała takiej rutynie, no to, no to owocuje potem jakimiś no, takimi spektakularnymi dorobkami. No, nie chcę się tu oczywiście porównywać do takich największych, no ale jak spojrzeć sobie na, no, na przykład na. Znaczy, ja na przykład to rozumiem, dlaczego na przykład, nie wiem, Bergman z Nyquistem zrobił taką ilość filmów. Rozumiem jakby takie mariaże, ale oczywiście nie, 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 nie było to moim celem, żeby się teraz zrównać do, 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 do takich ikon. Natomiast no myślę, że pewnie ten, ten mój wkład się rozrastał o tyle, że że już nie tylko od, na etapie jakby samego już tworzenia procesu filmu, no to jeszcze też na etapie jego wymyślania. I tutaj, i tutaj już właśnie od Wimie te prace scenariuszowe coraz bardziej prowadziliśmy wspólnie, aż chyba Body było takim momentem, gdzie ja już bardzo dużo rzeczy już też robiłem jakby samodzielnie. Myślę, że to, to że już teraz jakoś tak bardziej to anonsujemy, jest po prostu jakimś chyba takim naturalnym procesem, który wcześniej czy później pewnie musiał nastąpić. Ale czy właśnie jakiś aspekt pracy zadecydował o tym, że zostałeś współreżyserem? Czy tu chodzi właśnie o współpracę z Ja myślę, 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 myśl, myślę, że chyba też Małgośka trochę, widząc jakby no, to, ile ja poświęcam naszym filmom, yy, chyba swojego zdrowia. Chyba też trochę tak poczuła, że być może to byłoby to chyba coś, tym byłoby nie do końca fair, no w takiego takiego. Bo, bo ja też, żeby to było jasne, no to nie jest kwestia tego, że to się wiąże z samymi, powiedzmy, jakimiś. Yy, 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 miłymi aspektami i nie chodzi tu o jakiś splendor, tym bardziej, że ja nie jestem taką osobą, no to się chyba też bardziej przykłada w moim myśleniu na taką odpowiedzialność, no bo pierwszą osobą, na którą lecą gromy i tak dalej, no to właśnie jest, więc jest ta osoba reżysera, no więc w tym sensie być może <laughs> jej działanie jest premedytacją, <laughs> żeby się powiedzmy to a sekurować ta siła rozłożyła, jeśli ona jest, siła krytyki rozkładana na dwie osoby. No ale tak już mówiąc serio, no myślę, że to jest dosyć, to był taki do tej pory, wydaje mi się, że to wszystko wyszło dosyć naturalnie. My tego tak nie odczuwamy, to jest, to jest zresztą ciekawe, bo dla wielu rzeczywiście ta kwestia tych kredytów, które są. Są istotne. A, a dla nas chyba jest trochę tak, że no wiadomo, no, że one są potrzebne, ale. Ale chyba nie było no, taki... Ale one mają znaczenie przy na przykład y, tantiemach, prawda? No, potem jest wiadomo, no tak, że no tak. reżyser dostaje chyba największą jakby, garzę. Też, no, jakby, to, to, to ma znaczenie, prawda? Wy, wymierna no, jest taki, korzyść. W takim pragmatycznym podejściu tak. oczywiście, że tak, ale no tak. Nie, 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 no, chyba jakoś to nie było tutaj. <laughs> nie było tak. Że ja wróciłem do Małgośki małgorzko, bo mam za niskie No i że teraz... Nie, nie, to raczej coś takiego nie miało miejsca. Właściwie chyba o tym nigdy nie rozmawialiśmy. Ciekawe. No Ciekawe. to jednak? No. Przy tak wielolet, długoletniej współpracy, bo uh -huh. nie wiem, czy wy już to liczyliście, ale wy, wy zaczęliście współpracę tak naprawdę od jeszcze filmów o, studenckich, ta. więc to jest. No rzeczywiście... Ponad 20 lat już, tak, tak. No Właściwie, na pierwsza etiuda, którą zrobiliśmy, Cisza, która zresztą, z którą taka się zaczęła międzynarodowa przygoda naszej naszej dwójki. No, to cisza powstała chyba w 97 roku, chyba, bo szóst... ja byłem na pierwszym roku. W 96, 97 jakoś tak. Małgorzka była na trzecim roku, ja bym na pierwszym roku. No, to już ponad 25 lat. No, no jubileusz, trzeba zrobić jubileusz. No, właśnie. Może jakiś. Nie, ja, ja, się, ja się nastawiam na jubileusz, który będzie związany, powiedziałem Małgorzko, Małgośka ty się nic nie denerwuj, ja na moją 50 Czyli to będzie 2025, mówię, że taki film trzaśnie że... No i ona trzyma mnie za słowo, więc teraz muszę go dotrzymać, Tam coś kombinuję. No w sumie tak nam naturalnie ta rozmowa się sprowadza na temat w sumie jakiejś takiej drogi i transformacji. A transformacja jest tematem filmu Kobieta Z, bo film opowiada o transseksualnej kobiecie. I to jest. Opowieść o tyle ciekawa, że ona rozgrywa się na przestrzeni jakby pół dekady. Mhm. Ona, no nie, nieomal tam 45 tak. lat daje się, więc jest to też taka opowieść osobista, w sensie dotycząca jakby jednostkowej historii, ale mam wrażenie też, że opowiadacie historię Polski też przez to właśnie, przez tę zmianę. I to jest też dla mnie ciekawe, ciekawe z tego względu, że pytanie, które mi się jakby nasuwało, kiedy oglądałem ten film, to dlaczego was, ciebie, mów, mówmy, mówmy o tobie, dlaczego w ogóle ciebie zainteresował Taki temat, temat, właśnie, też, żeby opowiedzieć o Polsce, ale też właśnie taką, taką historię. Mm -hmm. No to jest, to jest ciekawe w ogóle, bo, bo ja tak naprawdę to pierwszy raz spotkałem się z tematyką tra transpłciowości. No też właśnie ze 20 lat temu, jak nie lepiej. Kiedy byłem jeszcze takim początkującym operatorem i, i robiłem różne tam filmy. Takie bardziej dokumentalne. No i pamiętam, że pewnego dnia zostałem zapytany, czy mogę pojechać do Poznania na zdjęcia, czy byłbym w stanie sfilmować yy, operację medyczną. Ja mówię, że raczej chyba widok krwi mnie nie, nie przeraża, więc myślę, że nie powinno być z tym kłopotu. No nie za bardzo wiedziałem, gdzie jadę. No a właśnie okazało się, że pojechałem na zdjęcia do kliniki yy, pod Poznaniem. I, I spotkałem się z osobą, dla która, która i filmowaliśmy to właśnie, która właśnie mm, dokonywała takiego finalnego, yy, yy, finalnej korekcji płci, która była poprzedzona wieloletnią hormonalną terapią i pamiętam, że na mnie to zrobiło wielkie wrażenie. Nawet być może mniejsze wrażenie sama ta medyczna strona, tylko właśnie spotkanie z tą osobą. Tutaj, tak, zachowam trochę anonimo, anonimowość tych osób i tego, gdzie to się tam do, do końca działo. Natomiast było to dla mnie bardzo ciekawe, bo to trwało wszystko bardzo długo. Ja tam chyba byłem, z, z dwa dni czy coś. No wiem, pamiętam, że było to też ciekawe od strony, kiedy pamiętam, że ta cała związana z usypianiem, sytuacja właśnie z anestezjologiem. Cała ta operacja i to nocne czuwanie, jak się to uda, jaka będzie reakcja następnego dnia, i tak dalej, i moje rozmowy z lekarzami. W ogóle mi to otworzyło drogę trochę, nie wiedziałem, tak naprawdę powiem szczerze, nie za bardzo wiedziałem, że, 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 że taka społeczność jest, że ona zaczyna tutaj do, dochodzić swoich y, y, w sensie praw y, bardziej medycznych, no bo przestrzeni w ogóle publicznej jeszcze za bardzo się o tym nie mówiło. No i, no i pamiętam, że wróciłem i opowiedziałem o tym Małgośce. W ogóle śmieszne, bo ona mówiła, wow, że to świetny pomysł byłby na film i tak dalej, i tak dalej. I zresztą ciekawe było to, że jako pierwszy pomysł już wtedy pomyśleliśmy sobie o, o osi Chajeskiej, Która gra główną rolę tak, właśnie teraz, w Kobiecie Z. Dokładnie. No, ale, ale ten temat musiał poczekać, i, w, i on tak wrócił do nas, do mnie, jeśli mam opowiedzieć za siebie. No, bo tak chyba na przestrzeni trochę lat, że mo, w kręgu moich znajomych pojawiały się różne osoby z różnych społeczności. To też gdzieś tam moją pewnie wrażliwość, uważność też zwróciło. A ponieważ chyba jakby spojrzeć na wszystkie nasze filmy, to w jakimś sensie gdzieś jest, myślę, element wspólny w takim zainteresowaniu głównym bohaterem. Na ogół, to jest, na ogół to jest ktoś, kto szuka swojego miejsca, kto nie do końca może pasuje do krajobrazu, w którym jest. Też gdzieś w jakimś sensie walczy o swoje prawa, no bo jeśli spojrzeli na Wimie, na Body. Prawda, na twarz, no to jest, zawsze jest to jakaś postać indywidualisty. I myślę, i zaczął się ten proces research'u, gdzie zaczęliśmy się spotykać z osobami transpłciowymi, i ja zacząłem studiować literaturę, i tak naprawdę największe zaczęło na mnie robić wrażenie, bo przecież widziałem. Piękne filmy, chociażby jak Lukasa Donta Girl, skromny film bardzo opowiadający o młodej osobie yy, yy, właśnie na ten temat i nagle zdałem sobie sprawę, że, że nigdy nie widziałem filmu, który byłby tak dosyć, opowiadał nawet dosyć surowo wprost o osobie, która jest z tego pokolenia, z którego ja jestem, a nawet trochę starszej. I pamiętam, że kiedy czytałem różne autobiografie takich osób, które bardzo często właśnie w małych miejscowościach prowadziły życie będąc ojcami bądź matkami rodzin, ale były w nie, trochę w nie swojej skórze. Potem zaczęliśmy jeździć z Małgośką, spotkaliśmy takie osoby, które nas zainspirowały. Zresztą losy tych osób, bo w tym filmie kobieta z postaci tej naszej Anieli, która, która jest główną bohaterką, która żyje w związku z Izą, swoją małżonką, jest chyba myślę, są setki życiorysów, które, które, które prześledziliśmy i wie, wiele też spotkaliśmy osobiście i to, i to sprawiło, że no, mnie wiodła do tego tematu empatia, a mianowicie wyobraźnia na to, jak ja bym się czuł, nie będąc mógł być sobą. I chyba nie ma bardziej intymnej strony człowieka niż właśnie taka tożsamość, tożsamość płciowa. I, i to było dla mnie bardzo poruszające. I, a jednocześnie ta tranzycja, która rzeczywiście działa się na, na, na tle tej tranzycji naszego kraju, tego krajobrazu też politycznego. Które się zmieniał, ale też ustrojowego, yy, yy, trochę obyczajowego. Yy, te wektory się gdzieś spotkały w naszym myśleniu z Małgoścą o tym wszystkim, i tak chyba, tak chyba zaczął powstawać yy, solidny fundament pod po, po ten film. Ciekawi mnie, czy ten research i badania i spotkania z tymi ludźmi jakoś podważyły Twoje własne myślenie na temat płci? Tak, na pewno, ale oczywiście, też na, na, na pewno ja się zacząłem edukować, ale też za, ta edukacja dosyć się naturalnie zaczęła przebiegać, ponieważ też jestem rodzicem. Moje dzieci też zupełnie inaczej do tego podchodzą. Dla mnie to też okazało się bardzo ciekawe, jak sytuacja związana z binarnością, niebinarnością, ten gender fluid. Że przecież dla mojej pokolenia, moich rodziców to jest jakaś teoria. Dla moich dzieci to są już osoby, to są osoby, to są koledzy, koleżanki ich z klasy, z którymi się spotykają. To już nie jest jakby w kategoriach problemu. No a już nie daj Boże, no ta narracja związana z, z widzeniem tego jako rodzaju choroby. No i to oczywiście budziło mój gniew i tu poczułem, że. że że jakoś tak, nie wiem, jakoś tak szczerze tylko podszedłem, że, że bardzo, wiem, że to zabrzmi banalnie bardzo po ludzku, ale też, że chyba też w związku z tym ta konwencja tego filmu jest taka, jaka jest, że, że na pewno nie, nie chcieliśmy z Małgoszką robić takiego interwencyjnego filmu w tym sensie, że on jest taki bardzo agitujący że, że ten aspekt humanistyczny dla mnie był najważniejszy. Ten i, 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 I moim zresztą chciałbym, żeby jak najwięcej osób ten film obejrzało, bo, bo miałem wrażenie, że, że, że filmy o takiej tematyce bardzo często są dosyć hermetyczne, że są wiążą się z taką, kojarzą się z taką queerową, estetyką i tak dalej. No chyba zawsze się szuka trochę czegoś nowego, do tego rzeczywiście ta sytuacja, że nasza bohaterka, zresztą sama trochę w pewnym momencie o sobie mówi, yy, yy, że nie szukaliśmy jakiejś na siłę atrakcyjnej teraz formuły, że ona jest zbudowana. Ona w pewnym momencie mówi do, do swojego syna, zobacz, ja właściwie nie mam nic, nie, nie mam jakiejś pasji, coś. Ale no, jest prawdziwa. Jakby nie mieliśmy takich upiększaczy, co są bardzo często w filmach, pomagają. Że, 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 że... I problem po prostu wynikał z tego, że ktoś po prostu tak strasznie chciałby móc być wolnym. I, 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 i paradoksalnie w tym krajobrazie, który się dzieje w tle. Ten kraj, który też do tej wolności zmierza, no też nie niekoniecznie, kiedy już ją niby teoretycznie ma, to, to, to coś zmienia. Bardzo jest ciekawe to, co mówisz, bo ja też miałam takie wrażenie, że. A czy po pierwsze w ogóle film wchodzi na ekrany kin również na ekrany właśnie nie wiem multikina, więc to już jest wydaje mi się tak, też taki super. znak czasu, że Wspaniale. w kinach wielosalowych będzie pokazywany film o transpłciowej kobiecie, więc to jest też coś super. Ja tak z, pi z pierwszych, z pierwszych yy, takich relacji. No zresztą też z recenzji, oczywiście, które, które pojawiły się po Wenecji, po festiwalu. Gdzie... Tak, bo dodajmy, że film był pokazywany w konkursie głównym festiwalu Wenecji. Tak, i te pierwsze, pierwsze, właśnie recenzje, które były bardzo, bardzo entuzjastyczne, no właśnie, jakby stawiały na, 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 na pierwszym punkcie, jakby to, że to jest film. Taki bardzo, bardzo uczciwy film po prostu o miłości. O potrzebie miłości, akceptacji i tak dalej. Więc to było dla mnie fajne, że właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, że ten aspekt humanistyczny tutaj porwał do tej pory jakby serca tych niektórych widzów, którym się ten film podobał. No a przy okazji jeśli ten film zrobi w jakimś sensie robotę Edukacyjną, no to ja będę bardzo szczęśliwy, a, a już w Polsce, gdyby jeszcze mógł pomóc, przyspieszyć pewne ustawodawstwo związane chociażby właśnie z ustawą o uzgodnieniu płci, no to, no to, to będę przyszczęśliwy. Myślę, że wiele osób o, o tym nie wie, ale też ty pokazujecie to w filmie, i to jest horror, że osoba, która chce zrobić korektę płci, Musi zaskarżyć swoich rodziców. Tak, tak. tak. No, to, jest, to jest jakieś straszne okrucieństwo. To jest rzeczywiście. Hmm. Nawet nie wiem, jak to sprawnie uzasadniane, dlaczego? Logika teoretycznie, powiedzmy, sądu jest taka, że trzeba podważyć, że przy momencie urodzenia została źle podana płeć. No i w związku z tym dziecko musi skarżyć własnych rodziców o ten rodzaj pomyłki. No i ten cały wywiad, który no, często jest bardzo taką intymną stroną, on trafia na te sale sądowe. No, tu się tu się robi ten, ten, ten rodzaj jakiejś takiej bym powiedział. Hmm, jak to się mówi po matku. No takiej upokarzającej na bym powiedział, prawda? Tak. Takiej nieludzkiej, nieludzkiej procedury. Hmm. No tak, tak, to jest. I, I rzeczywiście, żeby. No i oczywiście, i tak naprawdę w ogóle to, żeby osoby, zresztą filmie wystąpiły i wspierały nas na etapie konsultacji. No, takie pionierki, chociażby Anna Grocka, tych ruchów, Edyta, Edyta Baker. No, to, to też droga, którą te osoby musiały przechodzić, żeby móc na przykład, rozpocząć jakąś terapię hormonalną, żeby zostać jednak. Sklasyfikowano jakie osoby, które nie wiem, nie, nie, nie cierpią na rodzaj jakiejś schizofrenii, czy to, co było najprostsze zawsze do, do, do diagnostyki albo, albo jakichś po prostu odchyłów, czy to wręcz jakichś pa, patologicznych. No, cała ta procedura jest bardzo trudna. Oczywiście no, na tym polega fachowość oceny psychiatrycznej i, i psychologicznej, często, żeby, żeby ten wywiad był. Dobrze rozpoznawał, bo każdy pewnie przypadek jest dosyć indywidualny. No tym bardziej, że tak jak mówię, w obecnych czasach, no przecież bardzo wiele osób, które są po prostu niebinarne, nie, 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 nie zmierzają do, do, do korekcji płci, nie, nie określają się właściwie po, po jakby tak wyraźnie, po żadnej ze stron i to jest też jakby niesamowite. I, 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 to jest, I to jest gdzieś też naturalne. I to jest, ja myślę, że to jest po prostu taka, te czasy się tak zmieniają, y, 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 że po prostu jest, jest duża, 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 jest do, do zrobienia w, w uświadamianiu społeczeństwa. Ja przyjmuję te zmiany z dużym zainteresowaniem i one mnie najczęściej cieszą w tym względzie, że zaczynamy myśleć o sobie jak o ludziach. A nie zawsze zaznaczając, czy ktoś jest mężczyzną, tak. czy kobietą. Ja ostatnio na przykład tak zastanawiałem się nad, nad tym, wracając trochę do, do, do swojego dzieciństwa i przypominając sobie właśnie różnych swoich kolegów, koleżanki z klasy. Ja akurat wychowywałem się w Warszawie czyli w środowisku wielkomiejskim, które zupełnie jest inne jednak, a teraz jeszcze, jeszcze bardziej moim zdaniem się często ta, ta różnica pomiędzy, pomiędzy tymi wiodącymi miastami w Polsce, a, a, a mniejszymi miejscowościami potrafi się pogłębić, dlatego bym bardzo chciał, żeby film po prostu był oglądany też po prostu po, po, po całym kraju i, i żeby, żeby trafił na, na, na ekrany nawet trochę Mniejszych kin, ale że właśnie przypominam sobie, że, 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 że na pewno każdy z nas pamięta trochę osoby, które wydawały się może trochę dziwne, że nosiły w sobie jakąś tajemnicę, może jakiś problem. Nie za bardzo rówieśnicy często bywają okrutni, przecież w takich sytuacjach dzieci, dzieci się raczej nie patyczkują. No ale właśnie, że to jest ciekawe, że, że, że myślę, że taka edukacja ona też potrafi uczu uczulić. A wydaje mi się, że to jest chyba tak naprawdę problem współczesności, który też uważam, że w bardzo dużym stopniu też potrafi spotęgować ta przestrzeń cyfrowa. Mówisz o tych cyfrowych zagrożeniach. Zastanawiam się, jak ty wychowując dwójkę dzieci. Czy Bezradny jest na to uwagi. Bezradne. Bezradne. No uważam, że oni za dużo używają jedno i drugie. Yy, tak, tak, że za dużo czasu spędzają na tych przy, 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 przy iPadach, telefonach i tak dalej. oczywiście ja nie mówię, że, bo oczywiście na przykład internet ma też swoje wspaniałe cele, oczywiste, no, dostęp do wiedzy informacji. I to jest taki banal teraz totalnie, totalnie go, go, go powiem, ale no jednak robi na mnie wrażenie to, jak widzę, nie wiem, jakieś piękne miejsce, nie wiem, czy to jest jakaś głupa restauracja, czy coś, i widzę rodziny, które siedzą i, i po prostu każda jest po prostu w swoim telefonie, że ludzie przecież słabo rozmawiają. Te, te rzeczywiście uzależnienia są, są silne. Tak, ale to tak jak mówisz, no, dobrze, znaczy, cieszę się, że powiedziałeś z taką szczerością, że jesteś bezradny wobec tego, bo to jest... Bo Trochę to jest, tak, bo to znaczy, jest, ja się staram, ja staram jasne. się, ja, mo, moim chyba rozwiązaniem jest na to, to że no, jestem ciekawy co, co u dzieci słychać, więc staram się być w, w ich życiu nienachalnie no, jednak obecny. Yy, yy, rozmawiać, no mieć jakiś bezpośredni stosunek, no, no chyba też na tej zasadzie się buduje jakieś zaufanie, yy, ale to już chyba nie tylko na zasadzie rodzic, rodzic-dziecko, tylko po prostu traktuje to dosyć partnersko. No, tym bardziej, że rozmawiamy: no Ja akurat jestem rodzicem nastolatków, 16-14, zaraz 17-15 właściwie. Yy, więc oni się zaraz już coraz bardziej u, 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 u No ale, ale tak, no, yy, myślę, 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 że to jest, to jest często, no bo to jest łatwe, jakby, to jest łatwe po prostu pozbyć się problemu, no bo dziecko zacznie grać w gry albo sobie zrobić, no to są takie proste rzeczy, a, one, a potem się okazuje, że, że taka przestrzeń Taka dziura, pustka między, między dwoma osobami, ona się po prostu powiększa. No i w sumie tak trochę nawiązując, zawracając długie koło, no, no trochę też ten nasz film chyba o tym jakoś też opowiada. O, o, tym, o, tym, o tym, żeby, żeby jak, jak ktoś potrafi się po prostu czuć w jakimś momencie trochę sam. No nie chcę tutaj zdradzać, jak się nasza sytuacja rozwinie w filmie. Bo na pewno nie jest to film, mam nadzieję, że to jest film, który jednak ma jakąś dużą w sobie siłę, jednak właśnie i w człowieka, i ma jakąś wielką nadzieję, tak naprawdę. Nie jest to film, być, no jest też pewnie refleksyjny, no ale tak, ale, ale na pewno to jest takie, takie wołanie o uważność. Zgoda. Znaczy, zgadzam się z taką interpretacją. Ona w ogóle nie jest w żaden sposób wymuszona, bo to tak to rzeczywiście tak też to odczuwałem. Natomiast chciałbym jeszcze porozmawiać o tym aspekcie wizualnym, właśnie, bo gdy mówiłeś o właśnie tej formie tego filmu, że ona nie ma takich może błyskotek, że nie uh -huh. jest, bo ja sobie też wyobrażam, że to było łatwo, łatwo można było zbudować sferę fantazji głównej bohaterki, która mogła być właśnie hmm, taka bardzo blink bling, że mm -hmm. mogło tam się dużo dziać, mogło tak. być dużo, bardzo jakiegoś koloru, yy, jakiejś takiej zmiany, zwłaszcza też to mogło być podbite przez lata transformacji, gdzie też mieliśmy taki śmietnik wizualny, mm -hmm. który można tak. było bardzo tak, atrakcyjnie tak. ubrać, właśnie w obraz. Wy razem poszliście w taką jednak bardziej estetyczną mm, formę. Może to nie jest dobre słowo, ale no dużo tak właśnie. I mógłbyś jeszcze opowiedzieć o tym, to. To, skąd taki wybór no, właśnie ja, estetyczny? To jest ciekawe, bo, bo oczywiście no, dla mnie to jest bardzo ważne sono. Wiadomo, no jestem z wykształcenia operatorem, więc jakby ta strona wizualna filmu i ten język obrazu jest dla mnie bardzo kluczowy. I. Wydaje mi się, że taką esencją kina jest właśnie ta umiejętność też opowiadania tym obrazem. W sensie o wiele bardziej sobie cenię, kiedy jakiś kontekst powstaje z, z, i treść przebiegu, który niekoniecznie potrzebuje słów. I, I tu do tego filmu wybraliśmy sobie, stworzyliśmy taki trochę krajobraz miasteczka. Który technicznie wykonaliśmy, znaleźliśmy kilka lokacji właśnie na Dolnym Śląsku, który nam się podobał, taki kaskadowy układ, który gdzieś tam trochę nam wydawało się nawiązuje do, do, do też takiego, no gdzieś tam podprogowo na pewno coś, coś tam pokazuje, gdzie jest ta bohaterka i jaka jest jej droga, żeby gdzieś tam trochę wyjść. Na, na powierzchnię, że tak powiem. W związku z tym wybraliśmy taki, takie miejsca, które zresztą yy, trochę się odwołują do twórczości jednego z moich ulubionych profesorów, Jerzego Wójcika pamiętam, który właśnie yy, robił filmy z kłócem. Yy, właśnie był w, chociażby i w Bystrzycy kłockiej kręcili film Nikt nie woła. Hmm, które może były jakąś taką daleką inspiracją, no ale niemniej, jednak yy, rzeczywiście one same w sobie, te, te, te miejsca są dosyć takie atrakcyjne, i tutaj, tutaj chcieliśmy zachować jakąś taką proporcję, bo jednak w jakimś momencie coraz bardziej na ekranie yy, koncentrujemy się na twarzy naszej bohaterki, jesteśmy jakby coraz bliżej jej. No trochę idąc za tym powiedzeniem, że najpiękniejszy krajobraz to jest ludzka twarz. Ale, ale oczywiście mm, oczywiście no, to jest zawsze właśnie kwestia wyboru żeby ta strona plastyczna niosła pomagała treści żeby pomagała treści żeby no, wydaje mi się że już jesteśmy w takim momencie no ja już na pewno jako operator mm, że, że potrafię sobie wielu rzeczy bardzo odmówić znaczy, które mi się wydają na przykład tu zbyt efekciarskie tu takie no przecież. Już tam warsztatowo pewne rzeczy się trochę wie jak zrobić, no ale może niekoniecznie trzeba, trzeba uciekać do, do, do takiej yy, często taka surowość, taka teoretyczna prostota. Możesz jest powiedzieć, na czym takie efekciarstwo mogłoby polegać? No, nie wiem, no przecież mógłbym zrobić jakieś sceny. Nie wiem, że tu w jakimś deszczu, w nocy się dzieją jakieś bardzo atrakcyjne rzeczy. Nie wiem, takie pierwsze z brzegu albo jakieś efektowne ujęcia, nie wiadomo, z jakiejś zaskakującej perspektywy. Yy, 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 yy. Zalewa nas teraz we współczesnym trochę takim kontencie, który jest i na platformach i też w kinach, no jest jakby trochę, trochę tych zabawek związanych z kamerą i tak dalej, jest mnóstwo i jakby taka atrakcyjność jest już coraz bardziej dostępna dla, 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 dla wszystkich i też wydaje mi się, że też język samych mediów i telewizji w ogóle też się zmienił, prawda, no kiedyś zdjęcia lotnicze, no to było wow, że na helikopter kamera teraz każdy lata dronem po prostu dzieci po prostu na działce u pana Czesia. no Więc to jest żadna, żadna jakby no i jakby tego już jest taki wielki przesyt i mi się wydaje, że trzeba szukać teraz oryginalność jakby w, też plastyczna chyba wynika z podejścia do tematu I i, 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 i i ja zawsze zresztą z Małgośką tak zawsze myślimy, że Hmm. Też są takie filmy nas najbardziej urzekają, które nie mają takiego klasycznego, to się mówi, takiego coverage, czyli że takiego pokrycia, że tu jest. Teraz my siedzimy. Oczywiście nie nawiązuje do tego, jak ten program jest realizowany, ale trochę to jest taki dowcip na planie, że jak nie wiadomo, jak nakręcić scenę, to się robi ogólny, i dwa zbliżenia, mm -hmm. i, i, i do domu. Ale, ale, ale tak jak mówię, no, że chyba zawsze się szuka czegoś, czegoś takiego mniej oczywistego, czegoś, co by bardziej prze, przeniosło te emocje bohaterki, jak ona coś widzi, że ta jest coraz bardziej personalna opowiedź subiektywna, zawsze się szuka takiego czegoś co, 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 co tą cząstką o całości opowie. Tutaj ciekawe rzeczy udało się też uzyskać za pomocą montażu. Bo... Zwłaszcza przy przechodzeniach jakby, jakby czasu, no. prawda? To no tak. To też w sumie zastanawiało mnie, czy ty jako autor zdjęć jakby myślałeś powiedzmy już wtedy o scenach takich łączących no, no i tak, tak, oczywiście. czas i, i właśnie jakby to miało być wtedy zmontowane, prawda? Czy to jakby już na etapie zdjęć tak. rozumiem, że tak, się tak, to tak, planuje? Tak, mhm. tak, tak, tak. No myśmy mieli dosyć mocno ten film przemyślany. Yy, tak, właściwie coś tam jak to zawsze u nas... Już nasi stali współpracownicy wiedzą, że nazywają nas z grupą Bonus i Valor, bo, bo my zawsze na planie reagujemy na to, co się dzieje, więc potrafimy improwizować. Zresztą nawet często tak trochę planujemy scenę, żeby zostawić dużo przestrzeni aktorom i sobie też. No, jak się dzieje coś fajnego, tu gdzieś dobrze zachodzi słońce, albo tu jest ciach, to jesteśmy bardzo elastyczni. Aby żeby, żeby zmienić coś pod to, co się dzieje w danej chwili. To chyba tak wynika i z naszych temperamentów i też pewnie trochę z takiego dokumentalnego wychowania, bo, bo, bo robiliśmy kiedyś dokumenty. Ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście tutaj ten kor ten historii był dosyć mocny. Tu nie mieliśmy takich, takich możliwości aż tak. Takiej wielkiej wolności, bym powiedział, no bo jednak historia i też ta tranzycja głównej bohaterki, no, determinowała bardzo dużo rzeczy. I, 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 I ponieważ opowiadaliśmy historię na przestrzeni lat, no to też ten wygląd Małgorzaty, Hayeski, Krzysztofik, no też musieliśmy w jakiś tam sposób przeprowadzić. No i to, i to jest to, 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 to trochę nam zawęziło taką możliwość. Takiego frywolnego czasem skakania po prostu po, po czasach, jakby się chciało. Masz jakiś ulubiony typ kamery, której używasz podczas pracy? Może wiadomo, no. różni reżyserzy mogą być tak. różni, ale już pytam jakby stricte o współpracę z Małgośką. Czy wy razem jakoś macie taki ulubiony typ, właśnie, nie wiem, czy szkieł, czy, czy właśnie sprzętu, który. No. Ja staram się pod każdy film chyba znaleźć coś nowego. W sensie tak, no, no, no Oczywiście, no, wychowaliśmy się na taśmie, no, kochamy taśmę. No, na no, taśmie już teraz ze względów też ekonomicznych ciężko było kręcić yy, cały film. Yy, powstają nowe kamery, chociażby ta, na której kręciliśmy ten film Ari Alexa 35 to jest taka kamera, która moim zdaniem już coraz bardziej nas przybliża do takiej właśnie jakości negatywu 35. Też możliwości obróbki filmów teraz są rzeczywiście o wiele, wiele większe niż były kiedyś. No i a jeśli chodzi o obiektywy, no to chyba, chyba nie mamy takich ulubionych. Zawsze robimy różnego rodzaju testy. Ja lubię zrobić testy i testy z kostiumami, z charakteryzacją. Więc tutaj, tutaj też wymyśliliśmy sobie, no robiliśmy to na takich trzech głównych setach ze względu na to, że chcieliśmy, żeby się ten obraz trochę zmieniał ze względu na, na, na lata. Ale tak jak mówię, no zawsze, zawsze to są jakieś po prostu, zawsze to są pod, pod konkretny projekt chyba wybory. W związku z tym, że opowiadacie jakby jakieś takie nienormatywności jakby w tym filmie. Ja się zastanawiam również jeszcze, wracając trochę do początku naszej rozmowy, o nienormatywności waszego duetu reżysersko-operatorskiego. Tak. W tym względzie, że ty z Małgośką byliście kiedyś małżeństwem. Tak. Jest to myślę, że dla wielu osób jakby trudne do zrozumienia, że po rozwodzie możecie dalej ze sobą współpracować. Tak. Myślę, że wiele osób to za zastanawia. No myśmy się rozstali w w sensie prywatnym. Myślę, że tak też no, różne tam były zdarzenia, ale rozstaliśmy się chyba w przyjaźni. Chyba. Nie, no, nie, w, w przyjaźni. No, w innym wypadku, no, no gdybyśmy właśnie. wojowali, no to myślę, że w ogóle byśmy ze sobą przecież nie utrzymywali kontaktów, a nasze rodziny się przecież bardzo mm, trzymają blisko nasze dzieci się, się razem kolegują, yy, więc yy, ja myślę, że to nawet lepsze, że nawet jest lepsze. No, trochę chyba sobie nie wyobrażam związku dwóch reżyserów, na przykład w domu. To chyba no. musiałoby być chyba ciężkie. Więc jednak też jest fajnie, to, że każdy z nas ma jednak swoją przestrzeń taką i potrafimy od siebie odpocząć. No. Więc to, to, to i tak jest bardzo intensywne, że spędzamy tyle czasu razem i relacje na planie są też bardzo intensywne, czysto emocjonalne. Przecież my się potrafimy kłócić. Yy, celem kłótni jest dobro filmu, no ale, ale, ale przecież też potrafimy sobie nieźle tam do pieca dołożyć. Hmm. Śmiesznie, nawet na, na tym ostatnim. Yy. To ekipa, nawet nie wiedzieliśmy o tym, powiedziała nam to ekipa już tak pod koniec zdjęć, że oni na przykład tak widzieli, jak my wychodzimy tam z jakiejś przyczepy czy coś tam i tak mówili. No i co, jak dzisiaj mama i tata <laughs> pokłócili się czy nie? <laughs> no, więc, więc się śmialiśmy, że mama i tata. Wydaje mi się, to też jest może być jakiś taki sekret, jakby. Waszej udanej współpracy, że poznaliście się jakby naprawdę jakby bardzo dobrze, no właśnie kiedyś tak, się jako, jako tak, para. Oczywiście. Że, że jak rozumiem, że tu ta komunikacja między wami jakby odbywa się jest... często pewnie bez słów, prawda? Że tak. to jest rodzaj. jest takiego... duże zaufanie, nie ma żadnego myślę udowadniania sobie, nie ma między nami jakiejś egzaltacji. My się dosyć po, po, porozumiewamy wprost. Być może dla, 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 dla kogoś to by było dosyć sucho, no ale. Nie ma żadnych godów jakby wokół tego, Ten, więc jakby to jest chyba fajne, bo to powoduje, że mam wrażenie, że te filmy są jakby ta nasza, na pewno nasza współpraca jest bezpretensjonalna, no, nie ma tutaj żadnego jo, tak, tak, takiego, no, ja jestem taki jaki jestem, pewnie by Małgośka powiedziała parokrotnie, że nie do zniesienia, ja to samo mogę powiedzieć o niej, no ale tacy już jesteśmy, no nie zmienimy się, możemy być tylko jeszcze gorsi, ale... No jakoś na razie potrafimy siebie znieść i, i, i to jakoś jedzie dalej. No właśnie, obiecywałeś, że na swoją pięćdziesiątkę zrobicie coś ekstra. Rozumiem, że ten projekt już przed wami. No tak, tak, tak. Mamy, właściwie tak naprawdę to mamy trzy projekty takie już dosyć, dosyć zaawansowane. Nie za bardzo chyba chciałbym zdradzać, ale mogę powiedzieć ciekawostkę, że też... Skończyliśmy film, który zaczęliśmy 6 lat temu. To jest taki film, taki nasz eksperyment. On się nazywa All Inclusive, opowiada o, o wycieczce, wycieczce Polaków do Maroka. Ma taką formułę, właśnie bym powiedział, trochę eksperymentalną. I się cieszymy, bo będzie miał pokaz 29 maja na krakowskim festiwalu filmowym. Zobacz, i to jest film dokumentalny. To jest. Właśnie trudno go powiedzieć. Experiment. Jest eksperyment. Tak, trochę jest dokumentalny. Tak, bliżej jest na pewno dokumentu niż tego, mimo że występuje w nich trójka aktorów profesjonalnych. Tak, Andrzej Hera, i Zakuna i Krzysztof Czeczot. No ciekawe co będzie. Zupełnie, zupełnie coś chyba takiego niespodziewanego. A fabularnie rzeczywiście kombinujemy już, już nowe rzeczy. No ale to takie wolę nie zapeszać. No ale fajne. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, bo to mnie często zastanawiało. Że wy często portretujecie właśnie małe miasteczka, jakieś takie obrzeża, góry. Tak. Nie pamiętam takich obrazów, właśnie, nie wiem, które portretowałyby powiedzmy przykład wasze środowisko. zastanawiam się, czy kiedyś planujecie taki film. Stworzyć. Ale że środowisko, no wydaje mi się, że trochę dostało się, no to nie jest nasze środowisko, ale trochę w śniegu się dostało takiej klasie, powiedzmy, teoretycznie wielkomiejskiej. I... Ale tam też byliście poza jednak miastem, no tak. wiesz, obrzeża, Trochę nie? tak, trochę tak, nie wiem, no może po prostu nie, nie wydaje nam się ono takie, nie wiem, interesujące, no może coś w tym, coś w tym jest, no i... Są reżyserzy jak Ruben Ostlund, który potrafi, ale który socjologicznie wspaniale umie zdiagnozować różne choroby i, i krzyżujące się mechanizmy pomiędzy właśnie różnicami społecznymi itd. I on to wspaniale pokazał chociażby w filmie The Square, którego osoby ze sztuki nowoczesnej nie cierpią. A ja uważam, że to jest po prostu wspaniały film. Ale, ale no nie wiem, no, no... Może za mało inteligentni jesteśmy, może być coś w tym. Nie, Ja myślę, że środowisko filmowe, artystyczne też dostarcza bardzo dużo tematów no tak, na filmie. Tak, no tak, tak, ale to... Hello, choćby wasza relacja z Małgośką jest tematem na film. Na no to może niech ktoś <laughs> może o nas napisze coś. Do... O, no właśnie. O, to to by był jakiś pomysł. Z tym obiecującym akcentem chciałbym zakończyć naszą rozmowę. Michale, bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i zapraszamy wszystkich tak jest. na… Film Kobieta, Kobieta. z premiery tak 4 kwietnia. Tak jest. Zapraszamy do kin. Dzięki. Dzięki.